teraz będziemy rozmawiać o multisensorycznej wystawie, która ma tak jeszcze mocniej uświadomić nam, jaką wartością jest planeta. Dzień dobry. O, tutaj nasz gość zostawił torebkę na książki. Shopping. Zanim ta rozmowa, to może trochę więcej zobaczcie, na czym polega materia. Ta historia zaczęła się miliardy lat temu. I oto jestem. Na początku byłam raczej gorącą planetą. Asteroidy przyniosły wodę, bakterie, tlen i pod błękitem nieba rozkwitło życie. Było pięknie. Aż tu 200 tysięcy lat temu na scenę wkracza Homo sapiens. Artbox przedstawia wystawę multisensoryczną Ocalmy planetę. Historia Ziemi opowiedziana przez nią samą. Poznaj historię naszej planety i odkryj, jak możesz o nią zadbać. Bilety już w sprzedaży. Być jeszcze dzisiaj nie ma. No, Onet też ma swój udział w tej wystawie. Zresztą my już od lat edukujemy. Mamy swoją wspaniałą akcję edukacyjną Niech żyje planeta. To jest największa nasza akcja edukacyjna. Chcemy po prostu, żeby poszło w świat, jak ważne, jaką wartością nasza Ziemia jest dla nas. I że właściwie wszyscy to nawet małymi kroczkami możemy przyczynić się do tego, żeby służyła nam jak najdłużej. No i właśnie ta wystawa też ma się do tego przyczynić. Joanna Kowalkowska, wreszcie przedstawię, prezeska zarządu Artbox Experience jest z nami. To proszę nam powiedzieć, co to za wystawa, co my tam zobaczymy i na czym polega jej unikatowość oraz multisensoryczność? Tak. Save the Planet, czyli Ocalmy planetę, to już druga wystawa w Artbox Experience. Pierwszą wystawą była Retro Warszawa, na której zarchiwalizowaliśmy i zdigitalizowaliśmy trudne słowa. Setki materiałów o przedwojennej Warszawie. I właśnie Ocalmy planetę jest naszą drugą wystawą. I sam Artbox został stworzony z myślą o tym, by była to taka multisensoryczna przestrzeń, czyli ukazujemy bardzo ciekawe wystawy z przesłaniem, lecz nie jest to ani kino, ani klasyczna wystawa. Po prostu, co to jest? Znaczy to się tego się dotyka? Nie wiem, przytula się do tego? Ty się po prostu zanurzasz. Aha. Jest to miejsce, w którym, kiedy wchodzisz do niego, jesteś otoczona projekcjami 360. Do tego mamy niesamowitą ścieżkę dźwiękową, efekty specjalne, także zapachowe, super projekcje na podłodze. Więc opowiadając historię stworzenia Ziemi... 8D? Już nie wiadomo, który to jest wymiar, ale na pewno jest to fantastyczny wymiar. Aha. A od czego się zaczyna? Bo jak rozumiem, to jest pewien rodzaj podróży, wybuchu. Tak? Wszechświat został stworzony 15 miliardów lat temu, więc wchodząc na wystawę, pierwsze, co nas spotka, to wielki wybuch. Wejdziemy do galaktyki, zobaczymy, jak został stworzony Wszechświat. I cała wystawa została zaprojektowana przez Piotra Sikorę i Jarbasa Anelli. To jest niesamowity duet, ponieważ Piotr Sikora jest założycielem studia Platt-Szymasz, nagrodzonego dwoma nominacjami do Oscara. A Jarbas to reżyser brazylijski, jest to wybitny twórca, zarówno wizualny, jak i muzyczny. Więc jak usłyszałam, że ten duet pracuje nad takim projektem, Ocalmy planetę, byłam pewna, że to będzie hit. Vivaldi też się tam chyba przyczynił. Tak, Jarbas zainspirował się muzycznie 4 porami roku i faktycznie ustawił tą wystawę pod 4 akty. Wiosna to jest stworzenie właśnie Wszechświata. Pojawienie się później człowieka na Ziemi i rewolucji przemysłowej. Także co za tym idzie, niestety skutki klimatyczne. Ale wystawa to jest jedno, prawda? Bo wokół tej wystawy jest jeszcze mnóstwo innych działań. Tak. Bardzo mi zależało na tym, żeby była to wystawa z przesłaniem i skupiała wiele ciekawych inicjatyw. Zaprosiliśmy, sami czuliśmy, że powinniśmy dodać coś od siebie, ponieważ nie tylko edukujemy przez sztukę, ale też właśnie współpracując z Onetem, dajemy w jednej z sal
pokazujemy dekalog, czyli 10 takich prostych przykazań, które każdy z nas jest w stanie... To jest ta nasza cegiełka, która daje nadzieję, tak, prawda? Każdy z nas jest w stanie trochę od siebie pomóc. No to jakie są te przykazania? Na przykład bierz prysznic zamiast wanny, albo jedzmy mniej mięsa. Wybierzmy ekologiczny transport zamiast klasycznego. No my też na łamach Onetu mnóstwo o tym piszemy i ciągle przekonujemy, ciągle edukujemy, żeby ludzie zmieniali nawyki, ale jednak ciągle ludzie uważają, że jest to jakiś taki problem zupełnie obok nich, gdzieś tam daleko, to z jednej strony, a z drugiej ci, którzy nawet chcieliby coś zmienić, to nie zawsze wiedzą i za co się zabrać, prawda? Tak, chociaż chyba powoli te zmiany klimatyczne już dotykają wszystkich nas coraz bardziej. Za nami jest najgorętsze lato od dawien dawna i te skutki będą coraz bardziej odczuwalne dla nas wszystkich. No tak, tylko ja się boję, że jak Polacy posłuchają niektórych polityków, bo tak wyjdzie jeden z drugim i powie, palmy właśnie teraz dzieje. Tak wszystkim, oprócz opon, wyjdzie profesor Jan Duda i powie, że smog, no to jest taki bodziec, który ma poruszyć nasze organizmy, inny polityk powie, no lepsze ciepłe śniadanie niż nieczyste powietrze, no to możemy się po prostu cofnąć w tym wszystkim, co się już do tej pory dokonało i co się udało zrobić. No właśnie mamy nadzieję, że jednak... Ja też mam taką zapraszając nadzieję. Zapraszając na tą wystawę od soboty w sposób wizualny i przystępny dla całej rodziny jesteśmy w stanie ukazać piękno naszej planety, aby to proszę powiedzieć jeszcze, gdzie ta wystawa jest, od kiedy i do kiedy będzie. Wystawa zaczyna się już w tą sobotę, pojutrze. Czyli jutro. Tak, jutro. Jutro. Już jutro. W Artbox Experience, czyli na drugim piętrze fabryki Norblina. W Warszawie. W Warszawie. Już zapraszamy bardzo serdecznie. Pani by chciała, żeby ludzie wyszli z czym? W głowie, w sercu z tej wystawy? Z czym? Z jednak z nadzieją, a dodatkowo mogą przynieść swoje ubrania i oddać je na akcję ubrania do oddania. I właśnie dzięki tym ciuchom będziemy wspierać jeszcze Fundację Coral Mission i sadzenie koralowców. I jest też tak, że tam będzie redukowany ślad węglowy tej wystawy, prawda? I tak, czym to będzie współpracujemy polegać? Z Fundacją Aeris Futuro z Krakowa, która policzy ślad węglowy naszej wystawy podczas trwania jej przez te parę miesięcy i dołączyliśmy do akcji Czas na Las, czyli aby zneutralizować nasz ślad węglowy, we wskazanej przez fundację miejscu posadzimy drzewa. Nie będzie to zerowy, lecz przynajmniej chcemy dać coś od siebie i zneutralizować nasz ślad. Więc koniecznie idźcie na tę wystawę, żeby ją dotknąć, żeby coś poczuć, żeby z niej z czymś jednak wartościowym wyjść i potem to nieść w świat. Mamy my jako Onet swój wkład, z czego jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Oczywiście na łamach Onetu też możecie mnóstwo przeczytać i my też tutaj w Onet Rano często podejmujemy właśnie takie tematy. Joanna Kowalkowska, prezeska zarządu Artbox Experience, była gościem Onet Rano. Dziękuję. Dziękuję. Serdecznie. Zapraszam na wystawę.